Ulica Kusocińskiego pod względem estetyki nie jest równa na całej swojej długości. Porównując odcinek od Ronda do ulicy Miłej i od Miłej do Żwirki Wigury, to dwa różne światy. Za ulicą Miłą są równe chodniki i dużo zieleni. Od strony Ronda natomiast zdeformowany asfalt, stary chodnik i zaśmiecone trawniki. Chcemy przypomnieć władzom naszego miasta, że nie beton, nie asfalt, a zieleń, drzewa, chód i cień. To są marzenia radomianek i radomian. Społecznicy z osiedla Piętnastolecia i przedstawiciele różnych stowarzyszeń zwracają uwagę na tak zwaną Wyspę Ciepła, czyli odcinek ulicy Kusocińskiego od Ronda do ulicy Miłej po stronie pawilonów handlowych. Jesteśmy tutaj, bo właśnie tutaj chcemy zlikwidować Wyspę Ciepła. Chcemy, żeby pojawiła się tutaj zieleń, chcemy, żeby pojawiły się tutaj drzewa, chcemy, żeby pojawił się tutaj zielony przystanek. Według społeczników możliwe jest przebudowanie ulicy Kusocińskiego na odcinku od Ronda do ulicy Miłej. Tutaj jest wystarczająca ilość chodnika, żeby zmieścić i rowerzystów, i parkujące samochody, i przechodniów. I jeszcze zmienić kawałek zieleni. Społecznicy już rozpoczęli zbiórkę podpisów pod petycją do prezydenta Radomia w sprawie likwidacji Wyspy Ciepła przy ulicy Kusocińskiego oraz stworzenia w bezpośrednim sąsiedztwie zielonego przystanku komunikacji miejskiej.